Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Granat Planszy. Dzisiaj powiemy o grze dwuosobowej, niedużej, o tym, że jeden jest wirusem, a drugi jest antywirusem i się tam walczą w ciele o to, nie, żeby... Jeden jest wirusem, a drugi jest bakterią. O czym my tu rozmawiamy? Tak, jeden jest wirusem, a drugi nie jest, nie jest bakterią, nie jest wirusem, tylko jest przeciwciałem. Przeciwciałem. Naprawdę? Naprawdę. Ja wiem, że one się niczym nie różnią w tej grze, ale nadal... Tytuł tej gry to Microworld i strasznie mi się kojarzy z takim kiedyś filmem Mikrokosmos było i wszyscy chodzili na to do kina i patrzyli, jak ślimaki się tam chodzą powoli i rosną liście i tak dalej. No, to zupełnie nie jest taka gra. Ale wiesz, to Microworld. Bardziej, to bardziej Interkosmos, jak Dennis Quaid w takim z małym stateczku płynął przez płuca. Tak, coś w tym jest. I o tej grze, czyli Microworld, będę mówić. Ink. Czuniek. I Windziarz. Dobra. Gra, która jakbyśmy teraz rozłożyli, to pewnie nagrywając ten odcinek, byśmy skończyli ją grać. No jest bardzo króciutka. No, ale jeden z nas by się nudził, bo to dwuosobówka. Ale mógłby na przykład robić takie... na zasadzie... Naprawdę zrobić ten ruch. Mogłoby tak być. Gra Microworld jest nieduża. Mamy planszę taką okrągłą. Składa się bardzo fajnie modularną. Fajną. Dlatego, że mamy cztery takie ćwiartki. Znaczy... Cztery ćwiartki? Litr? Mamy cztery ćwiartki, one są dwustronne i możemy z tego zrobić sobie takie kółeczko, które będzie za każdym razem inne, więc jest fajne. I mamy wokół tego listwę punktacji, która nie jest fajna. Ostatnio jak graliśmy z Inkiem, to nie chciało nam się złożyć. Przerosła mnie. Totalnie. Tak, bo akurat to jest słabo wykonane, bo to jest tam wszystko na styk zrobione. I jeżeli tego nie złożysz idealnie środka, to nie złożysz tego też idealnie tej obrączki, więc jest to trochę wkurzające, faktycznie się z tobą zgodzę. No i co? No i każdy dostaje tam te swoje co? Żetony. Nie, no klimat. Co? Żetony. Och, dobra. Jest tam żetony z wirusem swoim, a drugi z antywirusem. I atakujemy tkanki. Tak. Zieloną, tak. Niebieską, czerwoną i czarną. Mięśniową, jakąś tam... Tak, one są w instrukcji, wszyscy cały czas o nich piszą po nazwach. Po łacińsku prawie. Tak. Po biologicznemu. No jest tam tkanka mięśniowa, jest tam tkanka nerwowa, jest tam tkanka jakaś inna. Tak, może troszeczkę ujmuje klimatowi to, że te tkanki niczym się od siebie nie różnią i wirusy... Kolorem się różnią. I wirusy przeciwciał też się niczym nie różnią. Różnią, kolorem się różnią. I te fioletowe są brzydkie, takie brzydkie, a te niefioletowe są takie trochę bardziej ładne. Och, tam nie widzisz tego. Tak. Nie czujesz, że jak chorujesz na grypę, a później przyjdzie zapalenie płuc, to się są obok siebie, więc dostają punkty? No dostaje, no. Wirus się cieszy. Kolejna podwita tkanka, nie? Jak ci gnije noga i masz na przykład kawałek zgnity, a potem się to wszystko, wiesz, jak się cieszy, ta zgnilizna się cieszy? Dobra, słyszycie, że szyjemy straszny klimat. Klimat jest taki, że to mogło być gra o czym? O, nie wiem, wojska wysyłamy i podbijamy landy, nie? Nie, to jest właśnie ten typ gry, gdzie abstrakcja jest już tak wielka, że tu naprawdę nic sensownego nie da się do tego przyszyć. Chyba, że jest się Filem Eklundem. Nic! Nie! Aż tak? Nie, bo to jest... Idea jest area control, czyli wykładamy żetony do pola, pola składają się w obszary i na końcu gry, kto ma najwięcej punktów w danym obszarze, ten dostaje tyle punktów, ile wynosi, jaka jest wielkość tego obszaru. Ale o wygraniu trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem karty pomocy, która pokazuje, jak setupować grę, jakie są... Do tego dojdziemy za chwilę. Co się dzieje, bo ja mówię o wykonaniu klimatycznie. Mamy tam taki przepis. I ten przepis ma dziury i tam jest wszystko napisane i tam jest wszystko super wyjaśnione, co robi kolejna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o wykonanie, mamy tam żetony DNA, tej mutacji DNA-owej i one są takie żenująco małe. No. Takie są dziwne. I nie ma żadnego powodu, żeby były takie małe i takie... Więc tak, klimatycznie okej, może się tam bronić, że to mamy mięśniową jakąś tam łączną, czy tam chrzęstą, kostną, nieważne jaką. Może się to... W sensie widziałem gorsze pretekstowe tematy. Ale podoba mi się plansza strasznie. Podoba mi się ten pomysł z tą planszą. Jest spoko. Jest naprawdę fajne. Także mi się podoba. Sprytnie bardzo się składa, że te obszary wychodzą większe, mniejsze. Tak. Podoba mi się wygląd, podoba mi się idea, a klimat jest jaki jest. Nie przeszkadza, ani nie pomaga. A mechanicznie mamy tutaj grę logiczną, w której mamy dwa pomysły tak naprawdę. Czyli mamy to, że mamy area control, w którym punkty zdobywamy w trakcie gry, i punkty zdobywamy na końcu gry standardowo za kontrolę. A w trakcie gry jest zabawnie, bo jeśli ja wykładam pionek, to... Żeton.
żeton, to mój przeciwnik może wyłożyć żeton tylko na polu sąsiadującym z polem, które ja właśnie zająłem. Tak. Czyli mocno kieruję tym możliwościami mojego przeciwnika. To jest klimat. Bo to wiesz, jest tak, że nie, że tutaj o przeciwciała się tam gdzieś gnieżdżą w rogu i sobie podbijają tkanki. Tylko przeciwciała mają się pojawiać. Było sobie obok... życie, coś się działo i tam od razu te białe jechały i tam... Ja pamiętam tylko obrazki, bo po francusku mówili i niewiele zrozumiałem. Po francusku? On jeszcze nie żył w tych czasach, kiedy był tłumaczony na polskie. To, tego nie było na świecie. No dobrze, już ciuciuńko pojechaliśmy, jeżeli chodzi o bieg, teraz możesz dalej się podniecać mechaniką. Tiebreaker concentration. No ja bardziej... tak, you broke my concentration. Bardziej chodziło mi nie o to, że nie miałem zachwalać tej mechaniki jakoś specjalnie, tylko przedstawiać, jaka dobra, ona no, jest. Tak jak powiedziałeś, wrócę do ci myśl, czyli fajnie jest to, że kładąc żeton, drugi gracz musi położyć żeton obok w komórce, tak? To nie musi być tkanka, bo to może być już inna tkanka. Musi być to komórka, która znajduje się obok tej, która została zainfekowana lub właśnie broniona przez tam kogoś innego. I to jest, tak jak powiedziałeś, bardzo fajne, że możemy jakby sterować tym... Sterujemy ruchami przeciwnika, bo z jednej strony walczymy o te większości w danych obszarach, ale z drugiej strony, jeśli położę swój żeton obok innych swoich żetonów, to za każdy żeton z którym się stykam, dostaję punkty. I to działa bardzo sprytnie i to działa tak jakby w tej skali właśnie takiej prostej, prostego wystawiania, prostego przepychania się. To sprawia, że naprawdę... Kombinuje się. Tak, bo to nie jest tak, że z jednego źródła punktów dostajemy ich bardzo mało, a drugie jest dominujące, bo naprawdę może się okazać, że i z kontrolowania, i z dokładania dostajemy podobną liczbę punktów i naprawdę, jeśli któryś z graczy wygrywa, nie, inaczej, jeśli jeden gracz przegrywa, to najczęściej na własne życzenie przez własne błędy. Bo jeszcze na planszy leżą przecież te żetony genów, do których też staramy się... Tak jakby zajmując komórkę, na której jest żeton genu, przejmujemy ten żeton i on jest jakąś tam tak, zdolnością specjalną. I to są mocne zdolności. I nie wiem, czy jestem fanem tego rozwiązania, bo w normalnych ustawieniach gry te żetony są zakryte i dopiero kiedy wchodzę na dane pole, to mogę go sobie podejrzeć i zobaczyć, tak, co tak, się tylko dzieje. Tak, mi chodziło o to, że one też sprawiają, że kombinujemy tym wystawianiem żetonów, żeby nie pozwolić przeciwnikowi, tak. Żeby samemu nie podejść obok żetonu genu, żeby przeciwnik nie wziął tak, bo geny są bardzo mocne. Na przykład jest jeden gen, który na przykład powoduje to, czego, o czym ty mówisz, że mówi, nie musisz położyć swojego żetonu tam, gdzie przed momentem położył przeciwnik. Najstraszniejsze jest... Ta tkanka nie punktuje. Wyłącz punktację w tym obszarze i nagle się okazuje, że zająłem 4 z 7. No bo to obszar, już jest. Obszar ma 7. To dlaczego jest symbol radioaktywny? Nie, ma to sens. Ma to sens. No ma, no tak. Wycinałem ci tkankę, no i koniec. No jest albo zatruta całkowicie i tam już nie żyje to. Po prostu zabijasz tkankę. To tak. Jest, to ma sens. Znaczy, tutaj jako niedoszły biolog, bo tam dużo kiedyś biologii się uczyłem, ta gra, jeżeli tak popatrzeć nawet na te zdolności, to na tam jakby jakiś tam biolog się ten, to pewnie tak się zachowują te komórki i te bakterie albo te wirusy tak ze sobą walczą. I trochę tam tego jest. Faktycznie zgodzę się z tobą, że te modyfikacje DNA, te genetyczne, mają taki problem, że mam wrażenie, że one nie do końca są wszystkie równe, jeżeli chodzi o moc, którą dają, bo na przykład są takie, które wyjdą ci pod koniec i już ci za dużo nie dadzą. Znaczy, jest powiedzmy podwój punktacji za sąsiedztwo. To jest tak. Coś, co da ci 2 lub 3 punkty, a jest wyłącz punktację przeciwnikowi. To jest coś, co zabiera przeciwnikowi 7 punktów na przykład. Tak, tutaj to jest dziwne, szczególnie, że w tej wersji standardowej, bo na razie mówimy o tej wersji standardowej, żetony, część z nich nie wchodzi i to też, kurczę, takie jest na zasadzie, że okej, nie? Nie weszło coś tam, a liczyłem na to, że wejdzie, bo pod to trochę można grać. Ale nie wiem, czy ty się zgadzasz. Znaczy, ja się z tym zgadzam. I zacząłeś mówić o tym, że w wersji standardowej. Bo mówimy teraz o wersji standardowej, która jest dokładnie taka, jak... Jest gołą, suchą grą logiczną. Tak i połóż, dołóż, zagraj DNA. Wersja standardowa jest szybciutka, sprawna, fajnie się gra 2 partie w nią i zaczyna czegoś brakować. Znaczy... I mi przynajmniej. Ja przynajmniej miałem takie...
takie odczucie, że mniej więcej po dwóch, że po dwóch partiach stwierdziłem, znam no, już te to gry. To było bardzo przyjemne, ale ponoć tam w pudełku jest coś, co dopiero daje kopa. Tak, i tu powiem o jednym z najlepszych pomysłów, jakie widzieliśmy. Bo to jest, no, to jest bardzo fajna karta pomocy, będąca jednocześnie instrukcją, w której są puste miejsca i przed każdą rozgrywką możemy sobie wylosować dodatkowe zasady i uzupełnić nimi te puste miejsca w instrukcji. I to jest instrukcja do tego. Ja usłyszałem to i stwierdziłem, wow, okej, to czyli ja na razie to grałem takiego tutoriala, a teraz dojdziemy do gry. Bo szczególnie jeszcze jedna ciekawa rzecz, zanim zaczniesz mówić o tym, o tych rozwinięciach. Ta karta pomocy dzieje się na trzy rzeczy. Setup, gameplay, game end. I mamy rzeczy, które mogą zmienić się w setupie i one są wprowadzane, możemy wprowadzić jedną lub dwie rzeczy. Mamy w gameplayu, które też się zmieniają i mamy w endgame'ie, czyli w scoringu możemy zmienić coś. Fajne jest to, że tak jak powiedziałeś, możemy sobie wkładać częściowo, możemy zmienić tylko setup i mamy inną grę. Możemy zmienić setup jeszcze bardziej, mamy inną grę. Możemy zmieniać setup i gameplay. Czyli mamy możliwość modyfikować tę grę naprawdę na wiele różnych sposobów. Możemy faktycznie wkładać zmiany do każdej części, albo wszystkie naraz, albo tylko częściowo, albo tylko jedną rzecz, albo dwie i tak dalej. Super ten pomysł. Znaczy na papierze on jest super. W praktyce działa tak, że połowa z tych modyfikacji zasad jest kosmetyczna i praktycznie nic nie zmienia. No to jest szczera prawda, bo tak jak... pomysł jest zarobisty. Nie no, oczywiście, no. Ale... Bo ja z tobą grałem pierwszy raz w te zupgrade'owane i tak, dobra, to teraz sobie zagramy przy... I tak, no dobra, wylosujmy. Nie, to dobra, to przejrzyjmy je wszystkie i wybierzmy jakieś takie, które są ciekawe. I faktycznie są tam ciekawe. No ciekawe jest na przykład to, które każdemu graczowi daje zdolność specjalną, którą no, x razy będzie mógł użyć. I właśnie to jest najfajniejsze, że może jej użyć tylko, nie wiem, 2-3 razy w czasie gry i faktycznie wtedy, czy to jest już ten moment? Tak. A te zdolności też są wypasione? No są. Co? Mnie się podoba wariant z celami. Gdzie masz cele. Tak, cele to jest ta druga rzecz, która... która bardzo mi się też podobała, bo ona nadaje sens też rozgrywce, bo tam sporo punktów można zrobić z celu i tak ja lubię też mieć cel. Cele są fajne, to tam w grze jak to są cele, to jest fajne, tak? I ubogaca szczególnie tą punktację końcową. No i są takie kosmetyczne rzeczy w stylu czerwona tkanka punktuje podwójnie, niebieska nie punktuje w ogóle i tak dalej. Tak. I tu już nie ma jakiegoś takiego... Nie zmienia przebiegu rozgrywki, tylko po prostu jest takim dodatkiem typu... Coś się zmienia. Tak samo jak ta zmienna plansza. No okej, tak jak mógłbym obrócić i niebieska nie będzie, powiedzmy, nie będzie dłużej niebieskiej, to teraz, że niebieska nie punktuje wcale, to jest... No okej, to jest taki troszeczkę zmienny setup, ale tak naprawdę to nie zmienia... Nie zmieni rozgrywki. Wiesz, ale dla mnie to jest coś takiego jak w Scythe mi się strasznie podobała plaszewka, która masz kosteczki, góra, dół i to jest przekozacki pomysł. To dla mnie ten pomysł, że wypraska, to przekozacki pomysł. Ona może nie jest świetnie zaimplementowana, ale jakby coś czuję, że to będzie w jakiś sposób mogło być wykorzystywane. A czy co, chodzi ci o samą ideę tego, że mam kartę pomocy, którą uzupełniam? Tak, bardzo mi się to... Tak, ten pomysł, ta idea mi się podoba, bo to ewidentnie widać, że gościu... To jest tak jak... Ja ci powiem, że to jest coś w stylu. Zrobiłem grę, a potem ją stwierdziłem, dobra, ale ona jest taka dosyć zagmatwana. Wytnę to, o dalej można grać. Wytnę to, dalej można grać. Wytnę... I tak zaczął sobie wycinać i zrobił z tego tą bazową, o której powiedziałeś, a potem powiedział, okej, ale przecież można sobie upgrade'ować do momentu, w którym wchodzi to, wiesz, to jest tak jak, takie mam trochę poczucie, jak dodatki się do gry dokłada, tak? Mamy przykład 7 cudów pojedynek, gdzie wszyscy wiedzą, że od razu było z dodatkami zrobione. Repos to pociął, tak? Zrobił z tego 2 dodatki, więcej hajsu od ludzi. I tutaj, a tutaj mam takie poczucie, że o, dałem ci dodatki od razu do gry, wiesz o co chodzi, że nie oszukujcie. Także pomysł dla mnie ekstra. Egzekucja? Już może nie do końca. O, jaki ładny dobór słowa. Dobra, no ale przejdźmy do tego, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Niefajne są dwie rzeczy, ja o dwóch rzeczach powiem niefajne. Pierwsze to jest ten no, dość badziewny sposób składania tej planszy. Naprawdę jest to irytujące i ten wygląd niekoniecznie też będzie porywał, bo ta okładka jest też taka specyficzna. No nic na niej nie widać. Jest taka no, o jest taka. Znaczy, no i dochodzimy tutaj do pytania, czy mamy logiczną grę dwuosobową, no i konkurencja na tym polu jest spora. Jest.
Dlatego pewnie część wydawców w Polsce rozdawało tę grę w swoich konkursach. Stwierdzając, że jej nie wyda. Dobra, to moja pierwsza wada. Druga wada jest taka, co ty powiedziałeś tak naprawdę, Inku, mianowicie to, że ta gra jest fajna na ten przynajmniej ten podstawowy wariant na kilka razy. I po dwóch, trzech, czterech razach masz takie poczucie, dobra, ona jest okej, okay, ona jest spoko, ale ja już nie muszę w nią więcej grać, bo ja zagrałem w nią właśnie tyle razy, ile w nią powinienem zagrać, nie? Dokładnie tak. Ja po pierwszej partii stwierdziłem, ej, sprytne, to jest fajne. Bardzo się miło gra, a dodatkowo gra się inne. 10 minut. Słuchajcie, naprawdę, to jest, kurde, jedna z pierwszych gier, które nie oszukuję, że jest 15 minut i to jest 15 minut. To jest zaleta. Tak, tylko że potem jest właśnie, no... Fajnie, teraz chciałbym więcej, chciałbym spróbować zagrać inaczej, chciałbym spróbować coś innego i tam jest coś w tym pudełku, co mi mówi, to właśnie jest to i nie jest. Znaczy, ja to ujmę tak, że zmienność rozgrywek zależy od tego, które zasady sobie wylosujemy, ale na tym jednym konkretnym zestawie zasad no zagram dwie rozgrywki i już wiedziałem wszystko. Wiesz, ale jak masz 7 czy 8 zestawów zasad, powiedzmy tam, takich podstawowych, które faktycznie to zmieniają. Tego nie ma tak naprawdę dużo. Nie, no dobra, ale masz, to jest gra na 10-15 rozgrywek. Teraz kwestia jest taka, jeżeli zapłacisz 40 zł, to 30-14 rozgrywek jest spoko. Z drugiej strony zapłacisz 40 zł i to jest 10 rozgrywek, czyli 100 minut. Czyli grasz półtorej godziny, zagrałeś 10 rozgrywek, wiesz o co chodzi. Tak. I to jest kwestia, czy jestem w stanie zapłacić, czy mam ochotę zapłacić 4 dychy, ona nie kosztuje 4 dychy, ona kosztowała bodajże 15 euro. No więcej kosztowała. A wiem o co chodzi, ale nie chodzi, że to strasznie droga. I czy chcę to zrobić, bo jedną rzecz ta gra bardzo ratuje. Bardzo ratuje. Mianowicie grałem, pokazałem tę grę osobom, które bardzo mało grają w gry i nie grałem nigdy w Area Majority i Area Control. Mhm. Nie grałem w takie gry. I ta gra zarąbiście uczy tego, naprawdę. Tak, bo to jest w zasadzie te Area Control, czy... Takie okrojone właśnie do tego absolutnego podstawowego minimum. Wygrałeś na przemian w Belgrande? Zagraj w Microworda, a potem pikniemy w Belgrande. Zrozumiesz, o co chodzi w mechanice Belgrande, a potem będziemy się z tego bawić. I ja dałem to ludziom, którzy grali w takie rzeczy pierwszy raz i dwie rzeczy, które dostałem jakby takiego mocnego feedbacku od nich. A. Strasznie mi się podobało, że to trwa tylko 10-15 minut i tam jest murzenia, tam jest 10 minut murzenia, nic więcej. Bo ta gra jakby trwała 30 minut, to ona byłaby mega nudna. Bo to by było mega nudne, gdyby to trwało 30 minut. A druga rzecz, bardzo im się podobało to właśnie, że oni, wiesz, o, walczymy o te zielone, no kurde, wiesz, co on mi tu zrobił, ja tu muszę zrobić, coś tam. I tym ludziom się to bardzo podobało. I wydaje mi się, że na taki first step, no to jest zarąbista gra, pod takim względem, no kurde, no z wami grać w takie coś, to jest trochę upokarzające, tak jakby wam kazał jeździć teraz na rowerku czterokołowym, nawet nie trzykołowym, tylko czterokołowym, tak? Ale z drugiej strony, właśnie dla nich to było super. I tutaj widzę potencjał tej gry. Mhm. Czyli widzę potencjał tej gry jako fajna gra wprowadzająca, ale nie z tym tematem. Natomiast dla nas, znaczy dla mnie prywatnie, to jest gra na 10 razy. Ja zagrałem w tę grę 10 razy, jak nie więcej. I ona jest spoko. I ja naprawdę mówię, ona jest spoko, ale ja już nie muszę w nią grać. Ona już mogę dać dalej, tak? Przekazać dalej. Niech ktoś dalej się bawi 10 razy i niech idzie to dalej, nie? Brakuje w niej czegoś takiego właśnie, żeby dało się coś zrobić inaczej, wymyślić inny sposób zagrania. A tu tak naprawdę w pewnym momencie można już grać... Automatycznie. Tak, nie? ale sam powiedziałeś, pierwsza partia jest taka... Wow, ale to jest sprytne, nie? Mhm. To jest taka trochę mikrogierka. To z czego nie lubimy do końca, nie? Bo to jest trochę mikrogierka. Ja nie lubię. I właśnie, i dlatego przechodząc do oceny, ja... No, nie mogę jej uczciwie dać jedynki, ponieważ... A nieuczciwie? No nieuczciwie to... Nieuczciwie mogę, ale nie chciałbym. No dobra, czyli dasz 0. Także dam jej 0 właśnie, no bo to nie jest gra, w którą chciałbym więcej grać. A no to chyba jest podstawowe kryterium, prawda? Tak. To jest straszne, bo to co powiedziałeś jest prawdą. Bo też muszę dać 0 według naszej oceny, natomiast... Znaczy, bo my możemy zrobić takie myki i się cofnąć w czasie, że ja w tym momencie też daję 0, bo już mnie trochę ta gra znudziła, ale po dwóch pierwszych partiach dałbym 1. No właśnie, to samo ja nawet chciałem powiedzieć. Ja nawet powiem więcej. Ja jak zagrałem pierwszy raz, to byłem taki,
wow, jak zacząłem grać kolejne te rzeczy wchodziły, to było wow, tylko faktycznie... Bo ona jest urzekająco prosta, tak. Ale przez to jest za prosta. Tak, tak. A jakby była ładniejsza? Tak, ja ci powiem, że gdyby ona była ładniejsza i... bo to jest trochę tak jak Kingdom Hill. Kingdom Hill też da się zagrać 15 minut. Mhm. Tylko w Kingdom Hill jakby cały czas będziecie bawić to samo, bo jednak będzie to trochę inne. Tutaj ten problem jest to, że... Jakby... Że wszystko widzimy, nie ma ukrytych informacji poza niewiadomymi dla obu graczy tymi... Ale wiesz, ale jakby mechanika jest cały czas... Tak. Znaczy, no nie... Wykonujemy to samo. Połóż żeton. Tam więcej nic się nie zmieni. Mówię, i myślę, że na moją... zerową ocenę wpłynęło to, że mnie oszukała gra trochę tymi dodatkowymi zasadami, które myślałem, że będą czymś więcej. Kurczę, myślałem, że będzie inna ocena, bo ja też powiem wam, że jakbyśmy to nagrywali po pierwszych kilku partiach, to bym dał jeden na 100%. I pomyślał sobie, może jak to przeszło, nie wiadomo gdzie i jak. Mhm. Może też ten temat, wiecie, to mi się też ten temat mógł tu wprowadzić. Ale faktycznie, nie wiem, ja powiem tak, wszyscy, którzy mają okazję zagrać w tę grę, zagrajcie. To naprawdę się przyjemnie się w to gra. No nie stracicie zbyt wiele życia, a na pewno ta jedna partia czy dwie dadzą przyjemność. To też jest proste. Na pewno, tak. Ale no 3-0, no bo jakby no, taka planszówka, która się kończy w pewnym momencie życiowo. I koniec. Dobra, o Micro World mówili. Czuniek, Ink. Windziarz, dzięki i do usłyszenia.